Ostatnio na kanale robiłem testy paru mikrofonów i tak się składa, że czasu mikrofonów jeszcze nie koniec, ponieważ dzisiaj sprawdzimy sobie, jak wypada mikrofon Genesis Radium 400. Czy jest warty swojej ceny? Zapraszam do oglądania. Mikrofon przychodzi w schludnym opakowaniu. Robi bardzo dobre pierwsze wrażenie. W sumie to tak samo dobre pierwsze wrażenie jak mikrofon SPC Gear, z którym będę go dzisiaj porównywał, ponieważ wygląda niemalże identycznie. Podobnie jak w tamtym przypadku, producent zaznacza, że mikrofon kieruje głównie do produkcji internetowych. Wewnątrz znajduje się cały zestaw, czyli mikrofon, kabel, koszyczek antywstrząsowy, ramy mikrofonowe, mocowanie do biurka i dwa pop-filtry. Jeden nakładany na mikrofon, a drugi ustawiany będzie przed mikrofonem. Poza tym znalazły się tam już tylko papierki. Zacznijmy sobie od omówienia tego, jak wypada jakościowo. Przede wszystkim jako osoba, która tych mikrofonów miała już kilka, muszę zauważyć, że ramy mikrofonowe to jest to samo, co prawie wszędzie. To samo daje nam Trust, to samo daje nam Tai Studio, czy Mozus w swoich zestawach, lub niezależnie jako SB35. Także to samo dostajemy od SPC Gear i nie wiem, czy przypadkiem nie jest to to samo, co daje nam IKEA w swojej lampce. A przynajmniej wygląda bardzo podobnie. Tak samo jak we wszystkich innych ramionach tego typu, to zachowuje się bardzo cicho. W odróżnieniu od chociażby Rode PSA1, który kosztuje ponad 300 zł i skrzypi niesamowicie, jak wręcz głośno. Natomiast jedną z rzeczy, do których mogę się doczepić, jest sprężyna, która jest ułożona dość niefortunnie, także w momencie, kiedy chcecie na przykład złożyć to ramię, żeby estetycznie wyglądało na przykład w kadrze w tle, niestety, ale sprężyna będzie zahaczała o zakrętkę. W sumie podobnie sprawa wygląda we wszystkich innych tego typu ramionach. Jeśli chodzi o chwyt biurkowy, to jest jakiś nowy typ tego, co już w sumie znamy z innych ramion. Taki sam chwyt widziałem w ramieniu Mozosa SB36, także wydaje mi się, że nie jest to autorski projekt. Wygląda trochę bardziej solidnie niż to, co znamy z tańszych ramion. Natomiast pomimo tego, że ktoś postanowił usprawnić projekt, nie wpadł na to, żeby umieścić gąbkę na docisku. Przez co od spodu biurko wystawione jest na możliwość porysowania się, ponieważ ma kontakt bezpośrednio z metalowym elementem. Tym bardziej dziwi brak takiej zmiany, biorąc pod uwagę to, że na górze już taka gąbka się znalazła. W temacie pop-filtrów to jest to samo, co wszędzie. Ten, który będziemy zakładać na mikrofon, w sumie niczym się nie różni i zasłania najładniej wykonaną część mikrofonu, co trochę odbiera mu tej własnej estetyki, no ale cóż, mikrofon nie musi wyglądać. Natomiast ten drugi, który będziemy stawiać przed mikrofonem, odróżnia się tym, że ma na sobie wielkie logo Genesis. Poza tym to jest to samo, czyli konstrukcja, która w niektórych przypadkach lubi się odbijać i czasem trzeba się nagimnastykować, żeby ją ustawić. Jeśli chodzi o sam mikrofon, to muszę przyznać, że jak dla mnie on jest po prostu piękny. Bardzo podoba mi się ta konstrukcja, w tym przypadku producent nie pokusił się o umieszczenie znacznika charakterystyki mikrofonu. Oczywiście dał informację o tym, jaka ona jest na pudełku, natomiast ten znaczek najczęściej wskazywał nam, gdzie znajduje się przód i gdzie należy mówić do mikrofonu. Jak już powiedziałem, siatka tego mikrofonu trafia w mój gust, natomiast jego spód, szczerze mówiąc, nie za bardzo odróżnia się od tego, co możemy spotkać na rynku. Natomiast jeśli chodzi o wnętrze, bardzo częstą praktyką wśród producentów było korzystanie z dokładnie tej samej elektroniki, jak Novox NC1. Przykładem takiego rozwiązania jest na przykład mikrofon SPC Gear SM900, który tam znajduje się za mną w tle, którego wnętrze wygląda identycznie jak w przypadku Novoxa. W przypadku mikrofonu Genesis Radium 400 jest trochę inaczej i wygląda to następująco. Widać, że to nie Novox, natomiast jeszcze nam to nie mówi, czy to dobrze, czy to źle. Kończąc temat budowy mikrofonu, na jego spodzie znalazł się gwint statywowy i złącze USB typu B. Całość wykonana jest bardzo przyzwoicie, także tym komentarzem możemy zakończyć omówienie jakości wykonania i wtrącić parę słów o suchych liczbach. Producent chwali się tutaj tym, że ten mikrofon pozwala nagrywać w 24 bitach dla 190 kHz próbkowania, przy paśmie przenoszenia od 30 Hz do 16 kHz. Dla porównania, Novox pozwala nagrywać w 16 bitach dla próbkowania 48 kHz. Natomiast szczerze mówiąc, jaka jest między tym różnica? Z matematycznego punktu widzenia różnica jest diametralna, natomiast to jest trochę takie gmatwanie się w liczby. Jak dla mnie po przesłuchaniu próbek, różnica między 16 a 24 bitami nie jest jakoś szczególnie duża. I druga sprawa jest taka, że nie udało mi się dotrzeć do informacji na serwisach typu Twitch czy YouTube odnośnie wsparcia 24-bitowego dźwięku. To znaczy, jeden artykuł mówi o tym, że 24 bit jest zalecaną głębią bitową audio, ale dla teledysków. I ten artykuł mówi konkretnie o wsparciu YouTube'a dla filmów w kategorii muzyki. Także jeśli na przykład spojrzałbym w zalecane ustawienia przesyłania dla YouTube, o głębi bitowej nie ma tam ani słowa.
Pozostając jeszcze na chwilę w temacie specyfikacji, niestety ale będę musiał ponarzekać na jedną rzecz. To znaczy czułość, jaką pozwala nam ustawić mikrofon Genesis Radium 400 jest zdecydowanie niewystarczająca. W tym momencie mówię do tego mikrofonu, a jego czułość ustawiona jest na 100, a ja w Adobe Audition widzę, że jest on zdecydowanie za cicho. Nie mamy tu możliwości regulacji i być może to ja powinienem krzyczeć jeszcze głośniej, pomimo tego, że wypowiadam się dosyć głośno w tym momencie. Także głośność będzie wadą tego mikrofonu, co niestety później odbije się na szumach, ale nie uprzedzajmy faktów, o tym jeszcze za chwilę. Radium 400 od Genesis jest mikrofonem o charakterystyce kardioidalnej, a to znaczy, że najlepiej zbiera od frontu. Przy czym warto zauważyć, że front tego mikrofonu nie znajduje się na czubku, tylko znajduje się tutaj i możecie się zorientować z tego, gdzie jest, po tym jak ułożone jest jego logo. To znaczy, jeśli zacznę mówić na przykład do tyłu mikrofonu, będzie to brzmiało następująco. Test charakterystyki kardioidalnej mikrofonu. Raz, dwa, trzy, cztery, testuję mikrofon. Raz, dwa, w tym momencie mówię do tyłu mikrofonu Radium 400. Jeden, dwa, trzy, cztery, nadal obracam mikrofon. Raz, dwa, raz, dwa. I teraz ważne, nie powinniśmy mówić do czubka tego mikrofonu, tylko prostopadle do membrany i wtedy efekt będzie najlepszy. Jak się zorientować, gdzie jest przód? Wskażę wam na to logo Genesis. Natomiast na tyle znajduje się nazwa samego mikrofonu. Ktoś mógłby zapytać, jak to będzie brzmiało, jeśli powiem coś do czubka tego mikrofonu. 1, 2, 3, 4, mówię frontalnie do mikrofonu Genesis, Radium 400, raz, dwa, raz, dwa. I mieliście próbkę tego, jak to brzmi, także ja bym unikał tej praktyki. I tutaj budowa tego mikrofonu może niektórych zmylić, natomiast, tak jak powiedziałem, mówcie prostopadle do membrany i będzie dobrze. I teraz pora na porównanie tego, jak to brzmi. Za chwilę porównamy sobie mikrofon Genesis Radium 400 do mikrofonu SPC Gear SM9. Za chwilę odtworzę próbkę dźwięku i na tej podstawie będziecie mogli sobie określić, który mikrofon według was wypada lepiej. W tym momencie mówię do mikrofonu Genesis Radium 400. W tym momencie mówię do mikrofonu SPC Gear SM900. Nagrywam w 16 bitach z próbkowaniem na poziomie 48 kHz. 13 w Szczebrzeszynie chrząszcz się zaczął tarzać w trzcinie. Wszczeli wrzask szczebrzeszynianie. Cóż to ma być za tarzanie? Wezwać trzeba by lekarza, zamiast brzmieć ten chrząszcz się tarza. Wszak Szczebrzeszyn z tego słynie, że w nim właśnie chrząszcz brzmi w trzcinie. A chrząszcz odrzekł niezmieszany, przyszedł wreszcie czas na zmianę. Drzewie i chrząszcze w trzcinie brzmiały, teraz będą się tarzały. Jeśli chodzi o szumy, to zobaczcie sobie sami. Na ekranie w tym momencie widzicie wykres częstotliwości dźwięku od czasu. Nie ma na nim żadnego wokalu, także porównując jasność testowanych obszarów, możemy wprost porównać sobie i zauważyć, że mikrofon Genesis Radium 400 zbiera zdecydowanie więcej szumu niż odpowiedź SPC Gear. Im jaśniejszy jest obszar, tym głośniejsza jest dana częstotliwość. Podsumowanie tego filmu chciałbym zacząć od wyjaśnienia jednej rzeczy. Cały ten film nagrałem właśnie mikrofonem Genesis Radium 400, który znajdował się tutaj. I ja zdaję sobie sprawę, że on niekoniecznie powinien być ułożony w ten sposób, natomiast na tym kanale staram się, żeby recenzję mikrofonu nagrywać konkretnie tym mikrofonem, o którym mówię. Także chyba można by powiedzieć, że cały ten materiał był taką trochę próbką tego mikrofonu. Trzeba przyznać, że za 350 zł dostajemy kompletny zestaw plug and play, w którym znajduje się wszystko, czego możemy potrzebować do korzystania z niego. Natomiast analogicznie dobrą jakość wykonania spotkałem w zestawie SPC Gear SM900, który również możemy dostać za 350, gdzie niegdzie jeszcze 400 zł, ponieważ przez jakąś chwilę cena nieco wzrosła. Jeśli chodzi o dźwięk, możecie ocenić sobie go sami, przy okazji możecie dać znać w komentarzu, który bardziej wam się przypodobał. Natomiast drugie porównanie, które jest już niezależne od jakichkolwiek opinii, to jest szum. Sprawdziłem, jak wypada szum w przypadku mikrofonu od SPC, to znaczy szum przy takim samym poziomie głośności nagrania głosowego był zauważalnie niższy. Także wydaje mi się, że najpoważniejszą wadą mikrofonu Radium 400 jest ta niewystarczająca głośność. To było chyba wszystko, co miałem do powiedzenia na temat tego mikrofonu. Tymczasem jeśli filmik wam się spodobał, to zapraszam was do subskrypcji, oceniania i komentowania. Hej!